Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dobra droga w dzisiejszych czasach to podstawa. Mieszkańcy Wronek o obwodnicy swojego miasta marzyli od lat. Teraz to marzenie się spełniło, a pomogły w tym wszystkim fundusze europejskie. To najbardziej wyczekiwana inwestycja we Wronkach. Mieszkańcy na obwodnicę musieli czekać długie 777 dni, choć o planach budowy drogi mówiło się już od dekady. Każde miasto w Polsce, które dzieli rzeka, czy jakieś inne, czy tak jak linię kolejową, powinno mieć mosty, już 2, 3. W dzisiejszym natężeniu ruchu, w tyle Przemyśle, w tyle tego wszystkiego. To jest co najmniej 10 lat za późno było zrobione, a że jest zrobione, to jest bardzo dobrze. Mówi pan Józef, mieszkaniec Wronek. W ramach zadania powstała obwodnica o długości 5,2 km, której początek zlokalizowany został przy ulicy Szamotulskiej w Nowej Wsi, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184, a koniec sięga ronda przed miejscowością Smolnica, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Jeśli chodzi o oczekiwania, to myślę, że zupełnie nowe życie. Myślę, że ulica Mickiewicza w tej chwili odzyska swoją przepustowość dla zwykłych mieszkańców jeżdżących samochodami osobowymi przede wszystkim. Zauważa z kolei pani Grażyna, która na co dzień mieszka w Nowej Wsi. W szczególności, że bez obwodnicy ruch ciężarówek prowadził przez samo centrum miasta, a ciężarówki kursują tu często do dwóch wielkich firm, Amiki i Samsunga. Liczy się, że nie będzie dużo jeździć tych tirów ciężkich przez miasto właściwie. I będzie odciążenie dla ludności właściwie. Twierdzi pan Jerzy, który mieszka naprzeciwko zakładu Amiki. Wybudowano także wiadukt kolejowy nad linią PKP oraz wiadukt nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki. Powstał również trójprzęsłowy most nad Wartą, 3 ronda, przepusty drogowe, a także drogi dojazdowe do terenów przyległych. Jest jak gdyby pierwszym etapem połączeń z drogami szybkiego ruchu, a więc przed nami również inwestycje w obwodnicę Szamotu, być może również i Pniew, ale najważniejszy ten rozładowanie tutaj po prostu tego węzła gordyjskiego, jakim było miasto Wronki. Mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło blisko 66 milionów złotych. To inwestycja w przyszłość i rozwój Wronek oraz pobliskich powiatów. Marzyliśmy tu na północy, żeby ona mogła umożliwić przedsiębiorcom dalszy rozwój swoich firm, żeby ten region mógł się rozwijać na północy, a zawsze najważniejsze są drogi, bo one są takim krwiobiegiem dla rozwoju gospodarczego i ten krwiobieg został w tej chwili bardzo udrożniony. Zauważa z kolei Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego. Tylko do budowy mostu o długości ponad 250 metrów wykorzystano 655 ton zbrojenia, 95 ton stali sprężającej czy 542,7 metra sześciennego betonu. Liczby, jak i sama droga, robią wrażenie. Nad pięknym jeziorem Kierskim działa Neuroport, czyli ośrodek rehabilitacji neurologicznej i senioralnej. To tu podczas turnusów każdego dnia specjaliści dbają o przywrócenie sprawności pacjentów. Spójrz, ogniż. Aha, okej, rozumiem. Noga i ręka, ale już lepiej. Super. Każdy pacjent może w bezpiecznych i komfortowych warunkach zadbać o swoje zdrowie. Dodatkowo jest to miejsce odpoczynku, wytchnienia i realizacji swoich potrzeb. Teraz jak podnosisz tę nogę do góry, to masz wrażenie rzeczywiście, że ona ćwiczy? Czujesz, że się męczy bardziej? Tak. Super. Bardzo ciężko, ale prawidłowo, wiesz? Mhm. Wszystko odbywa się w funkcjonalnym i nowoczesnym budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Seniorzy mają do dyspozycji jasne i przytulne pokoje dwuosobowe, ogród oraz wiele innych przestrzeni do spędzania wolnego czasu i odpoczynku. Cel jest taki, żeby
osiągnąć taki poziom, który, czy taki jakby cel może, który dla pacjenta w danej chwili jest najważniejszy. Mówi Roman Kozłowski, fizjoterapeuta. To dodatkowe atuty tego miejsca, bo podstawą jest nowoczesny sprzęt z najwyższej półki. Takie urządzenia dają niesamowite możliwości w leczeniu pacjentów. Po prostu jest to czasami trudne do zrobienia, jeśli jest fizjoterapeuta jeden, sam na sam z pacjentem. Natomiast dzięki temu sprzętowi możemy mu zapewnić właśnie takie wsparcie, odciążenie wagi ciała. No i dzięki temu możemy uzyskać ruch w dużej ilości, tak jeśli chodzi o powtarzalność ruchu, nie, i czas trwania. Ośrodek powstał przy wsparciu z funduszy europejskich. Dofinansowanie w tym przypadku wyniosło prawie 4,7 miliona złotych. To istna lecznica niedaleko centrum Poznania. Ta rehabilitacja jest intensywna, ale ma duży i pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów. Zauważa Edyta Oszkinis, prezes firmy A-Medical. Odbywają się tutaj dwa rodzaje turnusów. Rehabilitacji neurologiczno-ortopedycznej oraz rehabilitacji senioralnej. Podopieczni mogą skorzystać z wielu badań, ale również innych terapeutycznych aktywności. Na turnusy można zapisywać się dzwoniąc na numer 500-490-590 lub pisząc maila na adres biuro@neuroport.pl. Ośrodek będzie specjalizował się w rehabilitacji neurologicznej, a także w rehabilitacji, jest to taki dział rehabilitacji zwany robotyką, ponieważ między innymi dzięki również dotacji udało się zakupić nowoczesny sprzęt i nasi pacjenci mogą z tego sprzętu korzystać. Nowoczesne wyposażenie, wykwalifikowana kadra oraz opieka na wysokim poziomie. Wszystko po to, by wykorzystać potencjał pacjenta na drodze do jego sprawności. Fundusze europejskie napędzają zmiany, na które mieszkańcy naszego regionu czekali latami. Obwodnica Wronek już ułatwia życie kierowcom, a pacjenci zyskali miejsce, gdzie w spokoju i w pełni profesjonalnie mogą zadbać o swoje zdrowie. Przed nami przerwa wakacyjna w emisji magazynu Zmieniamy Wielkopolskę. Z nowym odcinkiem magazynu wrócimy 15 sierpnia. Do zobaczenia!